Czy otaczasz się toksycznymi osobami? Czy potrafisz rozpoznać takie osoby? I czy wiesz, jakie zagrożenie niesie za sobą takie przebywanie w takim toksycznym otoczeniu? Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy. O toksycznych osobach, toksycznych osobach, które mogą nas otaczać, być w każdym naszym środowisku, czy to w domu, czy to w pracy, czy to w grupie znajomych. Natomiast my musimy nauczyć się rozpoznawać takie osoby bo nie każda toksyczna osoba jest do siebie podobna. Są różne typy toksycznych osób i na jedne trafiamy częściej, a na inne trafiamy trochę rzadziej. Natomiast ta umiejętność rozpoznawania dlaczego dana osoba w taki sposób na nas wpływa, bywa bardzo istotna. Ponieważ w ten sposób możemy szybciej zauważyć, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszymi myślami, z naszymi emocjami, jak ta osoba na nas wpływa i jak na przykład wysysa ta osoba z nas energię. O czym często mówię w materiałach o tak zwanych wampirach emocjonalnych czy wampirach energetycznych. Natomiast dziś, jeżeli skupiamy się ogólnie na toksycznych osobach, to możemy być pewni, że przebywanie w środowisku takich osób. Wyniszcza nas zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie, jak i fizycznie. Często po prostu ten stres, którego doświadczamy, wpływa na nasze zdrowie, wpływa na nasze ciało, a więc można powiedzieć, że przebywanie w takim toksycznym otoczeniu to jest ciągły stres, to jest ciągłe napięcie i to psychiczne, i to fizyczne, i to emocjonalne i to jest taka sytuacja, w której ty czujesz, że wszystko co powiesz, wszystko co zrobisz, każda twoja myśl, każdy twój pomysł, to wszystko może być obrócone i wykorzystane przeciwko tobie. A więc nie ma się co dziwić, że my w takim otoczeniu czujemy się napięci. Tylko niewiele osób. Ma taką świadomość, że to jest właśnie wpływ tych osób, które nas otaczają, tylko my bierzemy to całe napięcie na siebie i uważamy, że tacy już jesteśmy. Natomiast często nie potrafimy zauważyć, że w innym otoczeniu, w wspierającym otoczeniu, zachowywalibyśmy się trochę inaczej. Byłoby więcej takiej swobody, więcej takiego luzu. Tylko problem w tym, że toksyczne otoczenie tak mocno nas wciąga. Że my albo nie potrafimy zbudować innych relacji, albo nawet nie mamy na to czasu, bo takie toksyczne osoby, które żerują na nas, na naszych emocjach, manipulują nami, to są często osoby, które nie pozwalają nam na to, żebyśmy mieli inne relacje, żebyśmy mogli zobaczyć, że w innych relacjach czujemy się inaczej. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, w jakim otoczeniu, w jakim środowisku. Tworzymy sami siebie, wzmacniamy siebie, rozwijamy siebie, i czy przypadkiem nie jest tak, że zamiast się rozwijać w danym środowisku, to my czujemy się coraz gorzej. Czujemy, że to takie przewlekłe napięcie wyniszcza nas, a my nawet nie wiemy, co z tym zrobić. I pamiętajcie, że jeżeli mówimy o toksycznych relacjach, to w takich relacjach na pewno nie znajdziecie równego traktowania, na pewno nie znajdziecie też szacunku. Nie szukajcie też tam takich czystych intencji. Bo tutaj nie ma miejsca na życzliwość. Nie ma takiej sytuacji, w której to obie strony chcą, żeby było dobrze. Ty możesz nawet chcieć dla tej toksycznej osoby, żeby jej było dobrze, natomiast taka osoba często traktuje cię w sposób warunkowy. Czyli jeżeli jej się to opłaca, to nawet możecie wysłuchać, możecie w jakiś swój taki płytki sposób wesprzeć, ale to jest tylko warunkowe. Tylko do momentu, kiedy kalkulacja tej osoby wychodzi na plus. Kiedy jej się po prostu opłaca słuchać, wspierać, ale kiedy przyjdzie trudna sytuacja, taka osoba bardzo szybko może się odwrócić, powiedzieć Ci, że nie ma czasu, zniknąć z Twojego życia i to Ty będziesz się źle z tym czuła czy czuł, a taka osoba po prostu pójdzie dalej i nawet się tym nie przejmie. Dlatego, jeżeli obserwujemy toksyczne relacje, toksyczne środowiska, to widać w nich wyraźnie, że. Jest pełno tam manipulacji, pełno jest tam takiej presji psychicznej, bardzo dużo jest takiego negatywnego, pesymistycznego nastawienia i mówimy też o takim emocjonalnym chaosie. Czyli to jest takie poczucie, że ty się gubisz, co jest dobre, co jest złe, co jest zdrowe, co jest toksyczne i wiele osób, które przychodzą do mnie na konsultacje, to są właśnie takie osoby, które żyją od lat w emocjonalnym chaosie i już same nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Co jest toksyczne, a co możemy powiedzieć, że jest zdrowe, i gdzie mogą stawiać to swoje oczekiwania? Ponieważ w momencie kiedy mówili o swoich oczekiwaniach, to te toksyczne osoby mówiły, nie masz prawa do takich oczekiwań. To jest coś złego, coś niewłaściwego. I my się gubimy, czy nasze wewnętrzne potrzeby to jest rzeczywiście coś złego, tak jak te osoby mówią, że to jest coś całkowicie normalnego, tylko że w tym środowisku My nigdy takich potrzeb nie zaspokoimy, bo pamiętajcie, że toksyczne otoczenie i toksyczne osoby żerują na tym, żeby podważać nasze poczucie własnej wartości, naszą pewność siebie, bo nasza siła jest ich słabością, natomiast nasza słabość buduje ich siłę, ich wpływ, ich zdolność do manipulacji, do wywierania na nas presji, i dlatego te toksyczne osoby często właśnie chcą, żebyśmy byli jak najsłabsi bo wtedy ani nie zobaczymy tego, co te osoby z nami robią, ani nie zobaczymy tych wszystkich manipulacji, ani nie będziemy mieć w sobie tej energii, siły i odwagi, żeby się z takich relacji wydostać. Dlatego te osoby często Właśnie bazują na podcinaniu nam skrzydeł, bazują na tym, żeby obniżać nasze poczucie własnej wartości, i robią to bardzo często poprzez taką ciągłą krytykę, ciągłe negatywne komentarze, wbijanie tych szpileczek, o których bardzo często mi mówicie i o których bardzo często piszecie w komentarzach, że to są często niby takie żarty, niby takie szpileczki, ale one w nas zostają. Taka toksyczna osoba dokładnie wie, gdzie tą szpilkę wbić, aby bardzo mocno nas to zabolało. Oczywiście mamy tu też do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy ktoś nas wyśmiewa, na różne sposoby pokazuje nasze słabości, i w takich toksycznych relacjach nie ma miejsca nawet na żadne jedno dobre słowo. Żadnej pochwały tam nie znajdziesz, żadnego uznania, a więc w końcu te osoby zrobią swoje i będą umniejszać i umniejszać nasze poczucie własnej wartości, a my zaczniemy się zastanawiać że rzeczywiście może z nami coś jest nie tak. I mam wielu klientów, którzy przebywali w otoczeniu takich osób, czy takiej osoby, która ciągle ich krytykowała. Nie było tam ani jednego pozytywnego słowa, aż w końcu te osoby wzięły to tak mocno do siebie, że zaczęły się zastanawiać: To może coś ze mną jest nie tak. Może ja rzeczywiście jestem taki okropny, że taka okropna, jak ta osoba czy te osoby mówią? I te osoby właśnie już w tym momencie straciły to poczucie własnej wartości i nie widziały, jak je odbudować. No bo jeżeli ciągle słyszały krytykę na swój temat, żadnego pozytywnego słowa, to i same nie potrafiły nic pozytywnego w sobie znaleźć i wielu moich klientów, kiedy mierzy się właśnie z takim pytaniem, a co możesz pozytywnego powiedzieć o sobie, jakie masz dobre cechy, z czego jesteś dumny, czy dumna, to są osoby, które się zamykają, starają się cokolwiek wymyślić i mówią: Mam pustkę w głowie. I to jest bardzo straszna sytuacja, kiedy my nie mamy w głowie ani jednego pozytywnego słowa na swój temat, ponieważ przebywaliśmy w takim otoczeniu, które ciągle podcinało nam skrzydła, krytykowało nas, wyniszczało nasze poczucie własnej wartości i to aż zakorzeniło się w naszej psychice. Aż sami zaczęliśmy na swój temat tak myśleć. A więc to tak ogólnie o toksycznych osobach. Natomiast skupmy się dzisiaj na trzech typach toksycznych osób, o których bardzo często mówią mi moi klienci, i to są takie typy, które wy również możecie spotkać w swoich rodzinach, w swoich miejscach pracy i trzeba wiedzieć, jak je rozpoznawać, żeby na nie uważać. I pierwszy typ takich toksycznych osób to są specjaliści od podcinania skrzydeł. To są osoby, które sprawiają, że ty czujesz się bezwartościowy, bezwartościowa i masz wrażenie, że nic w życiu nie osiągniesz, że do niczego się nie nadajesz. To są takie osoby, które potrafią odebrać ci radość z nawet najważniejszej, wyjątkowej dla ciebie chwili, bo te osoby nie potrafią się ucieszyć twoim sukcesem, dlatego tak szybko gaszą twój zapał, twój entuzjazm, tak szybko zabierają ci te pozytywne emocje, ponieważ nie potrafią znieść tego. Że Ty jesteś z czegoś dumny, że z czegoś się cieszysz, że masz jakąś satysfakcję, dlatego trzeba Cię jak najszybciej zgasić. I to są osoby, które bardzo często używają takich słów jak udało Ci się, a czym tu się chwalić? Przecież to nic takiego, każda osoba na Twoim miejscu zrobiłaby dokładnie to samo, albo na końcu jeszcze dodają, a ja i tak zrobiłbym to lepiej, to po co się w ogóle tym chwalisz? I ten typ omawiam jako pierwszy, ponieważ. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, które możemy sobie uświadomić, to jest właśnie to, że takim podcinaczem skrzydeł jest często nasza bardzo bliska osoba. Bardzo wielu moich klientów mówi o tym, że mieli takiego rodzica, mają takiego rodzica lub oboje rodziców było właśnie takimi podcinaczami skrzydeł, i że były to osoby lub są to osoby, które od najmłodszych lat wmawiały temu mojemu klientowi czy klientce, że do niczego się nie nadaje. Tacy rodzice właśnie nie potrafią ucieszyć się z osiągnięć swojego dziecka, i nawet jak to osiągnięcie się pojawi, to rodzice mówią: To jest przypadek, nie ciesz się tym, bo zaraz będziesz płakać. I tutaj w wielu rodzinach mamy taki schemat, żeby już od początku w tym dziecku gasić ten entuzjazm, i potem taka osoba dorosła również nie wie, jak podzielić się swoimi sukcesami, chowa te sukcesy, nie potrafi o nich rozmawiać. Ale też nie potrafi się nimi ucieszyć, ponieważ zawsze za taką chęć pokazania swoich sukcesów, tego z czego jest dumna, taka osoba była karana w dzieciństwie. Dlatego bardzo wielu rodziców właśnie niestety postępuje w taki sposób, jako ci podcinacze skrzydeł. Dodatkowo moi klienci mówią o tym, że mieli takich rodziców, ale dodatkowo mieli też takich partnerów czy partnerki, że te osoby właśnie żerowały na tym, żeby podcinać skrzydła. Bo nie chciały nam dać tego, żebyśmy mieli jakąś satysfakcję dumę, że ta nasza siła była dla nich solą w oku. Dlatego my musieliśmy w takim związku być słami. I te osoby podcinały nam skrzydła, krytykowały nas, pokazywały, że my żadnych osiągnięć nie mamy, tylko po to, żeby czuć, że są na górze. W takim związku z osobą, która podcina skrzydła, Widzimy wyraźnie, że, że ta osoba, właśnie krytykując nas, poniżając nas, odbierając nam pozytywne emocje, tak naprawdę pokazuje, że ma nad nami kontrolę, że ma władzę, ma siłę i właśnie na tych naszych słabościach buduje tą własną siłę i pokazuje, jak szeroko ma wpływ na nasze życie. I pamiętajcie, że tacy specjaliści od podcinania skrzydeł są również specjalistami. Od takiego bolesnego krytykowania, wytykania błędów, i są to osoby, które nawet najmniejsze błędy potrafią rozdmuchać do takich wielkich rozmiarów, potrafią o tym wspominać. Nawet kiedy ty już dawno zapomnisz o datach sytuacji, bo dla ciebie to była jakaś drobnostka, to te osoby nie dożyć to przypomną, to jeszcze to rozdmuchają, a więc będą chciały wywołać w tobie wstyd, poczucie winy i tymi emocjami będą chciały cię manipulować. Często taki podcinać skrzydeł jest osobą, która udaje, że wszystko wie, że zna po prostu całą prawdę o życiu i zawsze ci powie, dlaczego twój pomysł jest beznadziejny, dlaczego nie ma sensu się za to zabierać i dlaczego to jest w ogóle strata czasu. I rzeczywiście on, to on by to zrobił, tylko ty tego nie zrobisz, bo ty się do tego nie nadajesz. I to jest taka osoba, która gasi twoje pomysły, zanim ty zrobisz cokolwiek w tym kierunku. I dlatego my dzielimy się z takimi osobami, często naszymi pomysłami, bo chcemy być akceptowani, a taka osoba zawsze nas gasi, zawsze nam odbiera tę chęć. I często moi klienci opowiadają mi o tym, że podzielili się ze swoim partnerem czy partnerką jakimś swoim pomysłem, czymś, co przyszło im do głowy, co stało się dla nich ważne. Taka osoba wylała im kubeł zimnej wody na głowę, i ten entuzjazm z nich zgasł. No bo jeżeli nawet najbliższa osoba nie potrafi cię wspierać, nie potrafi zrozumieć twojego pomysłu, nie potrafi powiedzieć dasz radę, no to jak utrzymać w sobie ten entuzjazm? Nie każdy ma w sobie tak silną psychikę, żeby pomimo tej krytyki ciągłej, zewnętrznej, wierzyć w swoje pomysły, bo jeżeli ktoś nie cieszy się z twoich pomysłów, nie wspiera cię, nie ma dla ciebie entuzjazmu, albo nawet nie ma dla ciebie chwili, żeby cię tak naprawdę wysłuchać, to zaczynasz wątpić, że twój pomysł ma sens. I Że Twój entuzjazm początkowy był prawdziwy, bo Ty wątpisz w siebie. To jest ten chaos emocjonalny, o którym mówiłem na początku. A więc ten pierwszy typ, podcinatrze skrzydeł, to niestety są często dla nas bardzo bliskie osoby. I wielu moich klientów, nawet opowiadając o różnych sytuacjach, nie wiedzieli, jak zbudować ten wspólny mianownik, jak nazwać ten typ osób. Dlatego mówię Wam o nim jako o tym pierwszym typie, bo niestety wiele jest takich osób. Które są nam bliskie, ale które na każdym kroku próbują nas zgasić, bo pamiętajcie, że podcinać skrzydeł właśnie robi to tylko po to, żeby przez chwilę poczuć, że ma jakąś kontrolę, że ma jakąś siłę. Bo często jest to osoba sfrustrowana, często jest to osoba, która sama nie chce się wychylać, a więc nie chce, żeby ktokolwiek pokazał, że można odnieść sukces, że można być szczęśliwym, że można się uśmiechać. Bo taka osoba wtedy mogłaby powiedzieć, to może ja zmarnowałem czy zmarnowałem swoje życie, że jestem taką osobą zrzędliwą i że w nic nie wierzę, w nic się nie angażuję. A więc lepiej zgasić entuzjazm wszystkich dookoła, wszyscy będziemy w tym samym miejscu i taka osoba będzie miała poczucie, że ma nad tym kontrolę. Że zawsze, tak jak mówił wszystkim, że to nie ma sensu, nikt nic nie robi, a więc miała rację. Kolejny typ, drugi typ, tych toksycznych osób, które również bardzo często widzę i słyszę o nich na moich konsultacjach indywidualnych, to są specjaliści od wszczynania kłótni i awantur. To bardzo często moi klienci mówią mi o tym, kiedy jadą na jakieś wakacje z rodziną, czy kiedy jadą na jakieś święta i wiedzą, że tam będzie ta osoba, to już czują to napięcie. Napięcie, które wynika z tego, że przy takiej osobie. Nie ma szans na to, żeby się zrelaksować. Natomiast ciągły stres, ciągłe napięcie to jest po prostu zero szans na poczucie bezpieczeństwa, bo taka osoba jest bardzo kłótliwa i nie ma z nią szans na normalną rozmowę. Taka osoba zawsze szuka zaczepki i każdy pretekst do kłótni dla tej osoby jest dobry. Taka osoba często właśnie jest kłótliwa, jest agresywna. Rozumie słowa, które my mówimy na swój sposób, byle tylko zacząć tutaj jakąś awanturę, bo w życiu tych osób wzbudzanie takiej emocjonalnej presji, presji psychicznej, szukanie konfliktu to jest coś, czym te osoby się napędzają, czym żyją. Takie osoby traktują taki spokój, taką luźną atmosferę, jako coś, czego nie mogą znieść. Oni żyją właśnie w takim konflikcie. Bardzo szybko nakręcają się w momencie, kiedy słyszą, że ktoś się odrobinkę z nimi nie zgadza, a więc już wchodzą w awanturę. To jest dla nich naturalny stan. Właśnie ta presja, awantura, konflikt to jest coś, czym oni się karmią, z czego czerpią energię, w czym po prostu żyją. I to są też często osoby, taki wujek i ciocia dobra rada, które wypowiadają się na każdy temat, w każdym temacie są ekspertami, na wszystkim się znają, a nawet znają się od ciebie lepiej, na twojej specjalizacji. Ja często, kiedy rozmawiam z osobami, które mają jakiś taki specjalistyczny zawód, ale mają też w swoim otoczeniu taką osobę właśnie kłótliwą, to mimo tego, że te osoby mówią, mam ileś tam lat doświadczenia w swojej pracy, to ta kłótliwa osoba i tak może mi powiedzieć, kłócić się ze mną o coś, co ja doskonale wiem, że nie jest prawdą, ale ta osoba ma tak wysokie mniemanie osoby i tak lubi i dobrze czuje się w tych awanturach, że ostatecznie odpuszczam. Czyli kolejny raz daję przykład tej osobie, że ona znowu miała rację, a więc ta presja, te emocje, ten konflikt, to jest coś, w czym te osoby naprawdę dobrze się odnajdują, a dla nas ten konflikt, brak poczucia bezpieczeństwa, uważania na każde słowa, to jest ogromna strata psychiczna, takie napięcie, taki stres. I wie to każda osoba, która już myśli o tym, że zaraz spotkam taką osobę w rodzinie, w pracy, wśród znajomych, która właśnie jest taka agresywna, szuka tylko zaczepki i chce wejść z nami w konflikt, bo taka osoba. Robi to niemal automatycznie. Szuka tylko jednego słowa, jednego zdania, na którym się zaczepi, i od tego rozpęta ogromną burzę. I my nawet nie będziemy wiedzieć, od czego to się zaczęło. Ale taka osoba po nitce do kłębka po prostu doprowadzi nas do konfliktu i koniecznie musi wygrać ten konflikt. Ja często nazywam taką osobę taką tykającą bombą, a więc. Czekamy tylko w tym napięciu, my jesteśmy tutaj napięci, i czekamy tylko na ten wybuch emocjonalny. Czekamy na to, kiedy ta osoba na nas naskoczy. Powód może być naprawdę dowolny. Ja już słyszałem o tak wielu kłótniach, które zaczęły się od jakiejś małej, zupełnie nieistotnej drobnostki, a urosły do takiej rangi wielkich problemów. I dodatkowo, nie dość, że taka osoba chce wygrać kłótnię, to często też obraża się, strzela focha. Stosuje karanie ciszą, a czasami nawet żąda tutaj wręcz takich przeprosin i zadośćuczynienia. Czy nie dość, że ta osoba rozpęta wojnę, cały ten konflikt, to jeszcze na końcu czeka, że to my wyciągniemy rękę, przeprosimy i przyznamy się do błędu. Widać wyraźnie, że w relacji z taką osobą po prostu bardzo ciężko jest zachować spokój. No bo jeżeli my naturalnie nie lubimy wchodzić w konflikty, a taka osoba żyje konfliktami. To taka osoba już jest na wygranej pozycji. Jest jeszcze trzeci typ, o którym chciałem Wam powiedzieć. To jest typ, który ciężko często rozpoznać. My się otaczamy takimi osobami, ale naprawdę ciężko to czasami wyczuć. I chodzi tutaj o typ toksycznej osoby w stylu fałszywego przyjaciela. I może na pierwszy rzut oka taka osoba wydaje ci się wspierająca, życzliwa, ale w jej zachowaniu, Brakuje naprawdę takiej prawdziwej empatii, prawdziwej lojalności, bo tutaj dochodzi do tego, co wspomniałem wcześniej do tego warunkowego wsparcia. Jeżeli to wsparcie jest dla tej osoby opłacalne i wygodne, to ta osoba może cię wspierać, ale w trudnych, takich naprawdę trudnych życiowych sytuacjach, kiedy potrzebujesz pomocy, taka osoba może zniknąć, ponieważ już nie widzi tego swojego celu w, twoje, w takiej pomocy dla ciebie. Już widzi, że ta pomoc mogłaby być z jej strony za trudna, za ciężka. I tutaj widzimy wyraźnie, że pomoc takiej osoby często jest bardzo powierzchowna i zależy od tego, czy tej osobie się to po prostu opłaca. To jest czysta kalkulacja. Fałszywy przyjaciel to osoba, osoba, która. Bardzo dużo kalkuluje i ciągle tylko się zastanawia, czy ta relacja jeszcze się jej opłaca, czy już trzeba zmienić tą relację na inną, w której znowu te korzyści będą większe. To jest taka osoba, która niby Cię wysłucha, jednak jak dowie się o Tobie wystarczająco dużo, zacznie przejmować pewną kontrolę nad tą znajomością. I ja tutaj mówię o takim zbieraniu haków, bo często o tym właśnie słyszę, że niby tutaj rozmawiamy, ale z drugiej strony taka osoba. Cały czas zadaje nam takie pytania, żeby wyciągać od nas informacje, zbiera na nas te haki. I problem w tym, że prywatność dla takiej osoby zupełnie się nie liczy, bo Twoje tajemnice, Twoje sekrety tak naprawdę nie liczą się dla tej osoby, bo ona wyciąga je od Ciebie i przekazuje je dalej. Bo dzięki temu, że zna Twoje sekrety i podaje je dalej, buduje kolejne relacje, w których właśnie może wyjść jako taki fałszywy przyjaciel. I czasami taka osoba, która jest takim zbieraczem haków, nawet delikatnie ci przypomnie, że wie coś na Twój temat i lepiej utrzymuj z nią takie dobre stosunki, no bo przecież zawsze może komuś powiedzieć. Ja już wielokrotnie słyszałem o takiej sytuacji, kiedy ktoś podzielił się trudną dla siebie kwestią, właśnie z takim fałszywym przyjacielem, a ten przyjaciel później to tak wyciągał, żonglował tym i pokazywał, że, słuchaj, lepiej tutaj mnie posłuchaj w tym momencie. Ponieważ ja znam prawdę na Twój temat no i nigdy nie wiadomo komu ją powiem. A więc tutaj bardzo ważne, żeby uważać, co mówimy, komu mówimy, jak budujemy to zaufanie i czy naprawdę taka osoba jest empatyczna, czy jest to właśnie ta fałszywa empatia. Bo taki fałszywy przyjaciel. Żongluje tą właśnie fałszywą empatią, bawi się trochę tym, początkowo wydaje się taki empatyczny, gotowy by nas wysłuchać, ale naprawdę robi to często tylko po to, żeby zdobyć nasze zaufanie, zdobyć informacje, które później może wykorzystać przeciwko Tobie albo po to, żeby dojść do kolejnej osoby, na której mu zależy, i to jest tylko takie bardzo pozorne empatyczne zachowanie tylko problem w tym, że wielu moich klientów, którzy mówią o tym, że mają, czy mieli takiego fałszywego przyjaciela, czy przyjaciółkę, to takie osoby żyją wspomnieniami. Ta relacja była dla nich wyjątkowa, a więc zastanawiają się, co się takiego stało, że ten fałszywy przyjaciel no już się tak odwrócił, już wykorzystuje te nasze tajemnice, ja przeciwko nam, i to my często obwiniamy się za, w jaki sposób popsucie tej relacji, a czasami nawet ten fałszywy przyjaciel. Popycha nas w kierunku takiego odczuwania poczucia winy, że to my tę relację popsuliśmy, a my to często bierzemy na siebie, bo jest to osoba toksyczna, manipulacyjna, która potrafi w taki sposób bawić się tymi faktami, emocjami, że ostatecznie to my czujemy, że to my nawaliliśmy w tej relacji, a więc znowu staramy się w jakiś sposób to nadrobić, zadośćuczynić, i często w relacji z takim fałszywym przyjacielem to my coraz więcej inwestujemy, a ten fałszywy przyjaciel coraz więcej od nas żąda. Niczego w zamian nie dając, tylko cały czas wpędzając i podkręcając to poczucie winy. A więc opowiedziałem Wam o trzech typach toksycznych osób, które naprawdę spotykam bardzo często, ale też opowiadacie mi o nich, czy to na konsultacjach indywidualnych, czy to w wiadomościach mailowych, jak sobie z takimi sytuacjami poradzić. I chciałbym, żebyście po tym materiale potrafili rozpoznać chociaż te trzy typy osób, bo one są naprawdę częste. Jeżeli je rozpoznacie, to możecie się zastanowić wtedy, to jak się czuje? Właśnie w momencie, kiedy przybywam z taką osobą, z osobą, która jest skutliwa, z osobą, która wykorzystuje tutaj moje emocje, która jest fałszywie empatyczna. Jak się czuję w takich sytuacjach? Czy przypadkiem jest tak, że ja wtedy w relacji z takimi osobami gryzę się w język, nie mogę być naprawdę sobą? Bo my często w relacji z toksyczną osobą przybieramy taką maskę, która jest pewną rolą, którą odgrywamy, ale my nie jesteśmy prawdziwi. I my się często dusimy w tej roli, i musimy tą maskę zrzucić. Natomiast my często nie widzimy właśnie tej maski, która tak mocno nas tutaj ogranicza, i nie widzimy tego, że ta maska jest przybierana tylko dlatego, że otaczamy się toksycznymi osobami. Także proszę Was, dajcie znać w komentarzu. Z jakimi wy typami toksycznych osób spotykacie się, i jeżeli macie jakieś sposoby na to, jak sobie z takimi osobami poradzić, to dajcie znać w komentarzu. Pomóżmy sobie nawzajem, twórzmy taką bazę wiedzy na temat tego, jak rozpoznawać toksyczną osobę, ale też jak sobie z nią radzić, no bo tego też potrzebujemy. Co z tego, że na początku znamy jakieś typy toksycznych osób, jeżeli nie przejdziemy do takiego aktywnego działania. I albo nie zerwiemy tych relacji, albo ich nie osłabimy, albo po prostu nie nauczymy się sami przed tym bronić. Czasami kiedy mówię o tym, że jeżeli chcesz się bronić przed toksyczną osobą, od której w jaki sposób jesteś uzależniony czy uzależniona, że nie możesz zerwać tego kontaktu, to pierwsza najważniejsza rzecz, którą możesz zrobić, to musisz wzmocnić siebie, swoją psychikę, swoje emocje. Musisz chronić swoje poczucie własnej wartości, bo inaczej taka osoba Zawsze będzie na ciebie negatywnie i toksycznie wpływać. Dlatego dajcie znać w komentarzu, jakie typy wy widzicie oraz jakie sposoby macie, które pomagają sobie z takimi osobami radzić. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do następnego razu.